Cześć, witam wszystkich oglądających moje filmy z mojej mini pasieki. Dziś przyjechałem do swojej huli, żeby zobaczyć, jak sobie radzą. Najbardziej interesuje mnie ten ul za mną, który przezimował jako jedyny. Jak pamiętacie, odebrałem mu matkę, rozdzieliłem ten ul i przez jakiś czas ten ul próbował wytworzyć sobie nową matkę z mateczników, które w tym ulu się znajdowały. Dzisiaj chcę zobaczyć, czy rzeczywiście matka jest, czy udało jej się dokonać oblotów i wrócić. Jeśli nie, trzeba będzie coś robić z tym ulem, żeby go ratować. A później również przejrzę te uliki, które mam w innej lokalizacji. Ten tydzień miałem bardzo intensywny, ponieważ złapałem dwa roje. Nie jestem pewien, czy to roje z tego ula mojego, czy to jakieś roje, które przyleciały gdzieś z zewnątrz. Złapałem je do tych pułapek, które stawiałem w tamtym roku. Nie miałem szczęścia, żeby złapać jakiś rój do tych pułapek, ale w tym roku się udało. Jakieś pszczoły się złapały. No i też będę musiał zobaczyć, czy w tych rojach były matki. Jeśli nie, no to będziemy coś z tym kombinować. Zapraszam do oglądania. Zajrzę na dół. Dzisiaj nie szukam miodu, tylko szukam jajek. Będę musiał zrobić chyba jakieś przetasowanie tutaj w tym ulu. No, mateczniki są pozdejmowane, pootwierane. Puste, nic z nich nie ma. Więc mam nadzieję, że coś tutaj się dzieje. Bo jeśli nie, to będzie bieda. Zobaczymy. Z jedną ramkę wyciągnę ze środka. Ta nie była odbudowywana w ogóle, więc prawdopodobnie za dużo ich tu włożyłem, tych zielonych ramek trutowych. Pusto. Pusto. Nic nie widać. Nic nie widać, żeby tu jakieś jajka się pojawiały. Nie wiem, może jest za wcześnie jeszcze. Ale pszczoły nie sprawiają wrażenia szczęśliwych, że im tu zawracam głowę.
Pusto. Tu nawet jeden matecznik był. Jest wygryziony. Drugi też pusty. Tu matecznik był. Pusty. Puściutko. Jak się okazuje, będę musiał chyba załatwić im tutaj jakąś matkę. Chyba nie były w stanie stworzyć sobie matki. Albo stworzyły i matki uciekły z rojami. Co też tak mogło być. Tutaj jest inny zapach. Albo świeżego nektaru, albo... Albo... Teraz... Powygryzane mateczniki i nic. Nie, może jest za wcześnie. No dobrze. Nie znalazłem tego, czego oczekiwałem. Ani jajek, ani śladu larw. Nie wiem, czy to jeszcze jest za wcześnie, żeby matki zaczynały czerwić. Młode, że tak powiem. Muszę zajrzeć do swoich notatek. Może zbyt wcześnie oczekuję tego efektu. Ale muszę poczekać jeszcze jakiś czas. Może się jeszcze coś zmieni. Jeśli nie, będę musiał dołożyć matkę do tego ula, żeby rozpoczął pracę. To są te dwie rójki, które złapałem w tamtym tygodniu. I nie, właściwie to jedną na początku tego tygodnia. I teraz zobaczymy, czy rzeczywiście te rójki się rozwijają jak pełne rodziny, czyli czy matka jest w środku i czy czerwi. Bo to mnie najbardziej interesuje. Na wlotkach aktywność jest dosyć duża, więc jest duże prawdopodobieństwo, że jednak są to pełnowartościowe rodziny. Ten był wcześniejszy rój, więc prawdopodobnie rozwija się lepiej. Jest dużo białego wosku. Pytanie tylko, czy jest czerw.
Zaraz się przekonamy. Znoszą dużo nektaru, odbudowują piękne ramki, no jak to na rójkę przystało. Rójki bardzo szybko budują. Tu jest jakaś dzika nadbudowa, co nie bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy uda mi się to zdjąć, jak to jest przytwierdzone. Wolałbym, żeby tak mi nie budowały tutaj. Tylko raczej prosto. Że to naprawią. No ale jak na razie jajek nie ma. Idziemy dalej. Tu jest dużo pyłku. I są jajka. Ha! No proszę. To dopiero ciekawostka. Czyli co? Jednak w rójce była matka. Jednak matka była. Żebym ją jeszcze gdzieś tu zobaczył, no to bym był bardzo, bardzo szczęśliwy. No jak zwykle. Pewnie nie będę miał tyle szczęścia. No ale słuchajcie, w tej rójce matka jest. Pszczoły dosyć szybko odbudowują ramki. Matka czerwi, czyli chyba mi się udało złapać całkiem fajną rójkę. Nie przeczę, bo być może jest tak, że jest to rójka z matką, która wyleciała z tego mojego oryginalnego ula. Tak może być. No ale cóż, najważniejszy jest chyba efekt, tak? Skoro matka jest i czerwi, to się bardzo cieszę. Nie mogę jej tylko tutaj zobaczyć. No, dowodem, że jest tutaj gdzieś, są jajka, ale wiadomo, że najlepszym dowodem byłoby zobaczyć ją na własne oczy.
O, jest. Ha. Może uda mi się Wam pokazać ją. Jest tutaj. Tu chodzi po ramce. No to dobrze. Z jedną rójką sukces. Bardzo fajnie. Niech ten ulik się pomalutku rozwija. Nie będę tu do niego już więcej zaglądał. Może za jakiś czas zobaczę, czy będzie potrzebować kolejnego piętra. Na razie niech sobie tu spokojnie pracuje. I tyle. Teraz zobaczymy, czy w tej drugiej rójce też są jakieś postępy. Muszę wyciągnąć tą watę, która wabiła te pszczoły tu. No i zobaczmy. W tej ramce białej właściwie nic nie było. W tej chwili jest miód, nektar. Koleżanki z sąsiednich uli przylatują, bo widzę, że są ciemniejsze. Zobaczymy na środkowej ramce. Na razie nic tutaj nie mogę dostrzec. Poza tym, że jest mnóstwo pyłku, nektaru. Ale nie ma śladu jajek. Spójrzmy dalej. No tutaj też nic. Na razie nic mi się nie udało zauważyć.
Ani też nie udało mi się zauważyć królowej. Jest duże prawdopodobieństwo, że jej tu może nie być. Chociaż to by było dosyć dziwne, prawda? Skoro matki nie ma, a pszczoły siedzą. Nie, tylko widzę trutnie. Oczywiście robotnice. Nie wiem, nie spotkałem matki. Chyba, że gdzieś się chowa. Jak to czasem tak bywa. No cóż, jeszcze raz zerknę na sąsiednią ramkę. A, jest matka. Prościutko przede mną. I składa jajeczka. Proszę bardzo. Nie wiem, czy będzie widać. Tutaj idzie matka i składa jajka. Czyli w obydwu rojach są matki. Ma miejsca do czerwienia dużo, więc na pewno sobie poradzi. Super. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tak więc, jak się okazuje, w obydwu rojach są matki. Być może są to roje, które wyroiły się z mojego tego ula dużego. Któż to wie? Ale do tego roju będę musiał dołożyć jeszcze jedno piętro, ponieważ są to tylko ramki medium i jest ich 5, więc dołożę jeszcze 5. Dobra. Proszę bardzo. Tak więc mam dwa pełnowartościowe roje złapane.
Moja pasieka rozbudowała się troszeczkę, z czego się bardzo, bardzo cieszę.